Hejo! Dzisiaj pokażę Wam książki, które zmieniły moje życie, które są moimi ulubionymi, które mimo tego, że czytam 200 książek rocznie, nadal są w mojej pamięci, nadal o nich pamiętam, myślę o nich i na pewno zmieniły dużo w moim mózgu, w moim myśleniu. Są po prostu dla mnie mega ważne. Zaczniemy od klasyka, o książce, której gadam zawsze. To jest Szukając Alaski. To jest książka o chłopaku, który przyjeżdża do szkoły z internatem, tak mogę to chyba nazwać, i poznaje tam grupę znajomych, właśnie między innymi Alaskę. Okej, i teraz duży spoiler. Jest tam motyw samobójstwa, ale mimo to uważam, że ta książka jest na pewno mega pozytywna. W sensie właśnie pokazuje to samobójstwo trochę w inny sposób, pokazuje te pobudki, ale pokazuje też w pewnym stopniu taką bezsensowność samobójstwa i jakby tego kończenia życia. I też pokazuje bardzo, bardzo fajnie pokazuje przyjaźń, moim zdaniem. W sensie mi się mega podobały ten obraz przyjaźni w tej książce. Kilka ostatnich stron ujmę na pamięć, są w mojej głowie codziennie. Czytam je mega często, są też w moim pamiętniku. Kocham tę książkę. Uważam, że każdy powinien ją przeczytać. I na pewno jest dla mnie mega ważna i wydaje mi się, że do końca życia nie zapomnę fabuły i całokształtu tej książki. Teraz trochę coś cięższego. Rok 1984 Orwella. No, jest to książka o życiu w totalitarnym państwie tak naprawdę. Podążamy za Winstonem, to jest główny bohater. W sumie nie wiem, jak bardziej można napisać tą książkę, żeby nie wchodzić bardziej w szczegóły. To jest lektura, więc prędzej czy później i tak będziecie omawiać tą książkę. Może nie przeczytacie, ale na pewno będziecie musieli się z nią w jakiś sposób zaznajomić, jeśli zdajecie maturę z polskiego. I ja uważam, że to jest bardzo dobry wybór, w sensie na lekturę. Uważam, że każdy powinien przeczytać tą książkę. Jest bardzo smutna i przerażająca, ale idealnie pokazuje tak naprawdę, jak to wszystko wygląda. I fun fact, Orwell napisał to w latach 40., mi się wydaje, z tego co czytałam. I wiele wątków, które znajdzie się w tej książce, jest jakby pewną przepowiednią, rzeczy, które stały się po wydaniu tej książki. Też w ogóle tytuł miał być rok 1948, a nie 84, ale ze względu na cenzurę musiał zmienić tytuł. No, to jest ogólnie dystopia, ale kocham tę książkę. Ja na pewno będę ją czytać jeszcze kilka razy. Uważam, że jest mega ważna i jest prawie cała zapisana moimi zapiskami, ale ją kocham i przeczytajcie ją. Serio, polecam ją każdemu, kogo w ogóle spotkam. To jest chyba ostatnia lektura, którą tu mam. To jest Zbrodnia i kara. Ja ją przeczytałam stosunkowo bardzo niedawno. Chyba z 2 tygodnie temu. I w ogóle nie czytałam tego wydania, to jest nowe, bo tak mi się spodobała, że najpierw czytałam z biblioteki, ale zamówiłam sobie swoją, bo stwierdziłam, że musi stać na półce, plus na pewno chcę ją przeczytać jeszcze raz, tym bardziej, że no, będę ją omawiać w 3 klasie, bo to jest lektura w 3 klasie, mi się wydaje. Teraz jestem w 2, w liceum. Zawsze mam problem ze streszczeniem tych lektur, bo to jest naprawdę długa książka. Ona ma 600 stron. I tam jest mega dużo wątków. Ale jak sam tytuł mówi, jest tam Zbrodnia i kara. Tytuł ma wiele znaczeń. Ale nie będę teraz w to wchodzić, bo no, nie chcę popełnić błędu, bo potem ludzie będą mówić, że nie wiem, o czym gadam. Ale jest to książka o mężczyźnie, który popełnia zbrodnię i przez resztę książki tak naprawdę towarzyszy mu w jego rozmyślaniach na temat tej zbrodni, na jego wytłumaczeniach tak naprawdę, na tym, jak on widzi tą swoją zbrodnię. I powiem Wam tak, mi było ciężko przebrnąć przez tę książkę, szczerze mówiąc, w sensie przynajmniej przez pierwszą połowę, bo no to jest długa książka, jednak też rosyjska literatura ma to do siebie, że na przykład imiona, jest tam w ogóle bardzo dużo bohaterów i imiona mi się czasem mieszały, więc no jest to ciężka książka do czytania, szczerze mówiąc, ale ostatni rozdział, czy tam ostatnie sceny zapadły mi tak w pamięci, że ja dosłownie myślę o tym codziennie i uważam, że to jest jedna z książek, która pokazuje jedną z najlepiej kiedykolwiek napisanych przemian bohatera, w sensie dem. Nawet nie będę nic więcej mówić, bo nawet nie wiem, jak wam to opisać. Ale to jest dzieło sztuki, tak? I kocham pana Dostojewskiego. Zamówiłam sobie 3 jego kolejne książki, więc będę czytać, ale kocham literaturę rosyjską, a tym bardziej Dostojewskiego i
Czytajcie, jeżeli będziecie mieli to jako lekturę, nie wahajcie się, nie przestraszcie się, to jest naprawdę super historia i porusza bardzo wiele też wątków filozoficznych, egzystencjonalnych i właśnie tej zbrodni i kary, co jest zbrodnią. Więc tak. Koniec, bo się zbyt rozgadam i ten film będzie trwał pół godziny. Nastąpiła mała zmiana światła. Przepraszam bardzo. Ale dobra, kolejna książka to jest chyba najmniejsza książka, jaką w ogóle posiadam. To jest książka Jak żyć, czyli filozofia życia. I to są dosłownie cytaty. Cytaty na różne tematy, poruszające bardzo wiele zagadnień. Ona też jest cała zapisana, plus ja mam niektóre rzeczy w ogóle powycinane, bo wiszą u mnie na ścianie, przynajmniej by wisiały. Ciężko mi w ogóle cokolwiek powiedzieć o tej książce, po prostu uważam, że te cytaty są tak dobrze dobrane i naprawdę dają tyle do myślenia i naprawdę można z nich znaleźć odpowiedzi na różne pytania, które się rodzą w naszej głowie. Więc ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ją można gdziekolwiek kupić, bo to jest książka, którą mój tato chyba ma. Ona w ogóle, to jest wydanie z 2001 roku i nie wiem, czy ją można gdziekolwiek kupić, ale polecam, jest subcio i mega dużo zmieniła. Ok, kolejna książka to jest Happy, ona jest po angielsku, to jest moja pierwsza książka, jaką kiedykolwiek przeczytałam po angielsku. I jak sama nazwa mówi, jest o szczęściu. Ja ją kupiłam w 2021, w moim okresie wielkiego załamania, wielkiego kryzysu emocjonalnego. Nie powiem, że wyciągnęłam je nagle, wiecie, z depresji, byłam jakaś w ogóle mega szczęśliwa, totalnie, choroby psychiczne nie istnieją. Przeczytanie jej na pewno pomogło mi w pewien sposób zrozumieć, w sensie mechanizmy tego wszystkiego, jak tak naprawdę działa szczęście, czym w ogóle jest szczęście, i jak powinniśmy postępować i na pewno przeczytam ją jeszcze raz. Teraz, w tym momencie, kiedy jakby wiem, że mentalnie jestem w o wiele lepszym miejscu niż wtedy. Na pewno sprawiła to, że zaczęłam zadawać sobie trochę więcej pytań właśnie w kwestii szczęścia, w kwestii czy jakby aby na pewno ja miałam dobrą definicję szczęścia w głowie. I tak, ja ją kupiłam chyba na Amazonie. Nie wiem, czy jest polskie wydanie, wydaje mi się, że nie. Ale też była super i no, na pewno była ważna. Przynajmniej w tamtym okresie, musiałabym ją przeczytać teraz jeszcze raz. Mi się wydaje. Myślę, że zrobię reread. Ok, to jest jedyna książka naukowa, którą tu posiadamy. Chociaż nie, ona nie jest chyba naukowa. Znaczy, na pewno zawiera wiele takich naukowych informacji, ale to nie jest taka typu, że na wszystko były robione badania i w ogóle. To jest książka Mózg na detoksie. Opowiada ona trochę o wpływie internetu na nasz mózg, wpływie social media, o tym, jak bardzo często mamy zaśmiecony mózg i te nasze wszystkie myśli. No, nawet mogę wam przeczytać z tyłu, że w książce poruszają tematy świadomego przeprogramowania mózgu, funkcjonowania ludzkiego umysłu, znaczenia praktyk medytacyjnych i mindfulness i takie tam rzeczy. Więc jeśli tym interesujecie, to myślę, że fajnie, wyszło słońce, będę się świecić. Ale jeśli was to interesuje, to polecam. Mi na pewno pokazała, jak faktycznie ten internet ma wpływ na mój mózg i jak bardzo to jest widoczne, mimo że nie zwracałam na to wcześniej uwagi. I tak. Okej, okay. To jest jedyny romans, który tutaj jest. I powiem wam tak, ja jako dziecko czytałam ogromną ilość książek. Potem, gdy zaczęłam mieć trochę problemy ze sobą, to no przestałam tyle czytać i faktycznie czytałam jedynie romanse, nie czytałam żadnych klasyków, żadnych jakichś psychologicznych, nic. W sensie ja po prostu sięgałam po najlżejsze książki i szczerze mówiąc nie pamiętam połowy z nich. Wiem, że czytałam niektóre, ale nie pamiętam totalnie fabuły, nic nie pozostało mi w umyśle, jakby nic nie zmieniły. To jest jedyny romans, o którym myślę, to jest trzecia część serii Shatter Me. I o mój Boże! Ta seria, ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Ta seria to jest dzieło literackie, ewidentnie, w sensie, no, co za słońce. Przepraszam was bardzo, ale muszę się posunąć do tyłu. Zmieniliśmy kadr przez słońce, to jest tak nieprofesjonalny filmik. Przepraszam, ale to jest książka, która tak ślicznie pokazuje miłość. I w ogóle wszystko, w sensie specjalnie ta część, bo to jest trzecia. I o mój Boże, jakby ja to czytałam, co mi się rozpływałam, coś miałam takie ten, jakby... O mój Boże, więc
polecam, będę gadać o tej książce i o tej serii do końca mojego życia i nigdy nie przestanę. Tak, Shatter Me, to jest akurat trzeci tom, Rozbudź Mnie, Big Love, Big Love. Przywróciła mi wiarę w miłość, ewidentnie. Przedostatnia książka, to jest, uwaga, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To jest książka napisana na podstawie filmu. Tak, na podstawie scenariusza. I dobra, powiem wam tak. Ta książka sprawiła, że wiecie, przeczytałam i stwierdziłam, od dziś czytam poezję, w sensie od dziś czytam poezję, w ogóle od dzisiaj jestem poetką. Żartuję, oczywiście, ale tu jest tak ślicznie przedstawiona przyjaźń. Uważam, że to jest naprawdę książka, która idealnie pokazuje takie wsparcie i jak to powinno wyglądać i jakby ten taki rozwój młodych ludzi. Pokazuje też, jak bardzo wpływ mają nauczyciele w ogóle na nasz żywot i na nasze myślenie. No to jest ogólnie książka o tym, że przybywa nowy nauczyciel do szkoły, takiej, wiecie, takiej dobrej, tam z internatem i uczy ich, Boże, czego on ich uczył? Poezji? Historii poezji? Literatury? Coś takiego, coś z tym związane. I ja nie sądziłam, że ta książka będzie aż tak dobra. W sensie, nie sądziłam. Film też jest super. Ale, znaczy no ja wolę książki niż filmy, umiem się bardziej wczuć, ale ta książka. Musicie ją przeczytać po prostu, ona jest bardzo krótka, dostaniecie ją w sumie wszędzie, więc bez wymówek możecie ją przeczytać, na pewno, nawet jak nie lubicie zbytnio czytać, uważam, że to jest super w ogóle książka na takie zaczęcie. Ona ma ledwo 150 stron. I no, tak. I ostatnia książka, to jest w ogóle chyba najbardziej poważna książka, która jest w tym zestawieniu. Bliscy Ani Ernox. Ani Ernox dostała w tamtym roku Nobla. Słyszałam o tej książce u zaksiążkowanych na kanale. I szczerze mówiąc, ja nie sądziłam, że mi się to aż tak spodoba. W sensie, miałam takie, no, książka o rodzinie, tak trochę mech. Ale to jest ogólnie historia o Ani. W sensie o, no, bo tej, to jest trochę w stylu autobiograficznej książki, ale nie opowiada o niej, tylko opowiada o jej rodzicach. I opowiada o jej rodzicach i o jej zmarłej siostrze, której ona w ogóle nigdy nie poznała, w ogóle jej nie pamięta. I jakby to, jak ona umiała ich opisać, tak, wiecie, i pokazywała negatywy i pozytywy, ale umiała to tak naprawdę ślicznym językiem w ogóle pisze ta autorka. Kocham jej sposób pisania. Pokazała tak trochę z perspektywy trzeciej osoby, udało jej się trochę odłożyć te emocje na bok, też pokazała jak... To jest w ogóle super książka, która pokazuje różnice klasowe w latach 20. W sensie jak bardzo ci ludzie z niższego szczebla chcieli być wyżej, jak bardzo podziwiali tych ludzi, mimo że wszyscy tak naprawdę, wiecie, jesteśmy tymi samymi ludźmi. I jak bardzo jakby to było poważnie traktowane, w sensie na przykład gdzie pracujesz, nie? Jak bardzo to miało wpływ na w ogóle postrzeganie ciebie przez całe społeczeństwo. To jest książka, którą będę polecać chyba wszystkim, jak w ogóle wszystkie tutaj, więc no mówię tak przy każdej książce, ale to jest chyba książka, która wywarła na mnie największe wrażenie dotąd. I naprawdę nawet ciężko mi o niej cokolwiek powiedzieć, bo to jest książka, która po prostu nie da się opisać jakby kilkoma zdaniami. Ją trzeba przeczytać. Nie wiem, po prostu przeczytajcie. U mnie zmieniła ogromnie wiele w postrzeganiu też moich rodziców, w postrzeganiu też w takim kontekście historycznym, jak to naprawdę kiedyś wyglądało między ludźmi w społeczeństwie. I tak. To by było na tyle. Cóż. Mam nadzieję, że w ogóle przeczytacie albo przeczytaliście którąkolwiek z tych książek. Jak przeczytaliście, to możecie mi napisać, jak wam się podobało, jakie wy mieliście przemyślenia, jeśli chodzi o te książki. Pamiętajcie, że mam 17 lat i jakby większość tych książek pewnie za kilka lat będę miała takie, że serio? To wywarło na mnie aż takie wielkie wrażenie? Ale dla mnie książki zawsze były mega ważne, cały w ogóle... Cała moja personality jest po prostu połączeniem charakterów z książek, więc... Jest to dla mnie mega ważne i te książki jakby stworzyły mnie w pewnym stopniu. Stworzyły w pewnym stopniu moje myślenie, moje poglądy. Są dla mnie mega ważne. Dzięki za oglądanie i następny film pewnie będzie z Warszawy. Jadę z Kasią. Będzie vlog. I tak. Mam nadzieję, że wszystko u was super, że jesteście szczęśliwi i see ya!